Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sayuki i zapraszam do nowiutkiej serii na kanale, której nie mogłam się strasznie doczekać. I tak wiem, że gra miała premierę wczoraj, i tak wiem, że zawiodłam z wyjściem na czas, no ale tak się niestety złożyło. Tym razem nie udało mi się dostać gry wcześniej, a zależało mi, żeby była to wersja na PlayStation 4, to też pominęłam opcję ze Steama z dodatkowymi rzeczami. Ale nieważne dlatego, że powiedzcie, kto jeszcze poza mną, no pewnie się ktoś trafi, ale z ludzi, których znamy, zaoferuję wam kolejną serię z kolejnego kultowego anime z polskimi napisami. Tak, wiem, że oryginalnie jak wszedł ten odcinek, to napisów pewnie jeszcze nie ma. Ojej, a co oni mi tutaj włączyli? Znowu ekran ładowania. Jakie niedobre. Ale wracając, to tu niech sobie idzie. Dobra, niech będzie, żeby nam znowu nie wyłączyli. Kto wam da tą grę z napisami? Gramy po japońsku, bo przyznam, pokażę wam nawet. Nie bardzo mamy inną opcję. Tutaj mamy ustawienia normalne jak zawsze. Głośność muzyki, głośność efektów, głosy i scenki. I opcje to są tylko i wyłącznie dla napisów angielski i francuski, więc ja pewnie bym grała na angielskim. Co lepsi ode mnie graliby pewnie po francusku. Ja nie umiem. Chciałam się nauczyć w czasach szkolnych, ale nie dali nam możliwości. A długa historia. Na live'y. W każdym razie, gra na bazie mangi od Hiro Mashimy. Uwielbiam Fairy Tail. Jeżeli by ktoś pytał, jaka jest jedna z moich ulubionych, ale to jedna, bo nie ma listy, Fairy Tail na pewno jest w tej liście takich super, super, bardzo mocno przeze mnie polecanych. Teraz zdążyliście zauważyć, jak nam już dwa razy pokazali, producent Ghost, wydawca Koei. Świetny wydawca, bardzo lubię. I oczywiście typowy RPG, ale taki typowy RPG, czyli będziemy klikać, na kogo uderzamy, jakimi atakami. Zresztą, co będę przedłużać? Nie ma intro, bo spodziewałam się, że będzie jakaś cutscenka na początku. Zagrałam sobie dosłownie 2 minuty, no bo wiecie, trzeba ustawić dźwięk i tak dalej. Zagrałam sobie 2 minuty i od razu rzucają nas do walki. Pewnie później będzie cutscenka, do której jeszcze nie doszłam. Dlatego nie przeciągajmy dłużej. Fairy Tail, jak to tłumaczą, jak to mówią Fairy Tail. By the way, ten znaczek Fairy Tail chyba na całą serię, tym razem to będzie tatuaż na rękę na live. Trzeba będzie tego Decepticona zdjąć. W sumie trzyma się jeszcze. Dobra, uwaga, zaczynamy. と妖精の戯れが俺にて襲撃。どれどれ、少し遊んでやろうか。三代目フェアリーテイル、振るがよい。マカロフの子らよ。 No właśnie. Fairy Tail'u cikarao! Kirai yagare! No właśnie, co miałam na myśli przez typowy RPG? Właśnie to, czyli wybieramy sobie magię, wybieramy ataki. Prawie jak karcianka, powiem wam. Ale spoko. Jesteśmy teraz, atakujemy Natsu. Przyznam, że na obecną chwilę jestem zupełnie zgubiona i pogubiona. Nie wiem, o co chodzi tak naprawdę, w sensie jak będziemy grać, ponieważ przy Lushi jest jakieś oczko. Nie bardzo rozumiem, co to oznacza, bo widzicie, tu nie ma żadnego tutorialu na razie poza tym, co mamy tu. Więc wybieramy atak magiczny i oni też mi odgórnie tutaj narzucają, którym powinnam zaatakować. I tak też zrobimy, żeby nie psuć sobie samouczka, bo kto wie, potem się okaże, że coś popsuje. Graficznie mi się podoba. Ja wiem, że to nie jest jakaś super wymagająca wielgachna grafika, ale to jest grafika, którą ja osobiście bardzo lubię. Taka kreskówkowa, anime, mango podobna, więc dla mnie to jest super. Dobra. Kariu no... Przyznam, że chciałam, żeby się automatycznie tutaj mijały teksty, ale nie da się, trzeba je samemu klikać.
Dobra, teraz pytanie, póki jeszcze jesteśmy na etapie pierwszego odcinka i dzisiaj wyjdzie tylko jeden, a wiem, że będę pewnie nagrywać drugi już jak ten wyjdzie, bo to dopiero później wieczorem. Pytanie. Teksty na dole oczywiście tłumaczymy. Czy te chmurki, które są w prawym górnym rogu również? Chcielibyście, żebym tłumaczyła. Przynajmniej na takiej ilości, jakich jest teraz. Nie będę tłumaczyć tego wszystkiego, co tu jest magic i to pokazane, bo to nie ma zupełnie sensu. Dobra. Widzę, że Grey ma więcej punktów magii. Kurczę, każdy po kolei, na co ma najmniej? Co oznacza oczko? Ice Make. Dobra, dawaj. Excalibur. No właśnie, pojawia się Lucy. Znaczy oni tu wszyscy są od początku. Czy oczko oznacza to, że kto ostatni zaatakował? Pytanie, może się dowiemy później. Przywołujemy Wargo. Pannę. No i mamy Erzę. Ja, wiecie co, ja jestem wielkim fanem Fairy Tail, więc jeżeli będę tutaj za bardzo, wiecie, w tryb fangirl wchodzić, to dajcie znać, ale nie mogłam się doczekać tej gry. Tak samo nie mogę się doczekać, teraz ma wyjść w przyszłym roku Demon Slayer. Tak samo, czekam. Królowa wróżek. こいつが爺の仇か。夏。落差ぜ。おやつ。マカロフの血族か。俺は初代の墓参りに来たつもりだったのにな。こいつは驚いた。二代目さんがおられるとは。せっかくだ。 Dobra, mamy Laxosa i już jest po przemianie. No jesteśmy na wyspie, to już wiemy, co się dzieje. To już jesteśmy na innym etapie. Na innym etapie, już z Laxosem po naszej stronie. On jest taki fajny, tak samo. Właśnie, to jest ciekawe. Tu możemy sobie pozmieniać ataki. To znaczy, że będziemy mieć wrogów stojących nie wiadomo gdzie po mapie i będziemy musieli wybierać, jak dostają baty. No, nas przede wszystkim interesuje Hades. Zastanawiam się, co oznacza, jak dam tutaj... jedno i drugie. Czy to będzie po prostu podwójny atak? Brakuje mi samouczka, powiem wam. Właśnie, magiczne koła na drodze. Tak właśnie myślałam, że coś nam się chyba dostanie z powrotem. On z każdej strony miał te magiczne koła. A ten sam bow, to damy? Zaraz. Spróbujmy bezpośredni. Tekkena spróbujemy. No dobra, chyba mocna tak oznacza mocne obrażenia, autoobrażenia.
A dziękuję bardzo, ale teraz już cię chyba mamy. No to zrobimy Hogo.雷を食べた。ラクサス、自分の魔力を夏に。ギルドの受けた痛みはギルドが返せ。100倍でな。 雷炎竜100倍返しだ。 俺たちのギルドを傷つけやがって。お前は消えろ。俺に任せろ。 Jakbym oglądała to wczoraj. Och kurczę. Czy on ma dalej tamte? Spróbujemy to. O, nie ma tych, nie ma tych. Pytanie, czy jak tak dostanie, to dostanie jeszcze tymi dwoma wcześniej. Zobaczymy. I love this game! A, mogłam go wykończyć pewnie silniejszym atakiem. To jeszcze ten, żebyśmy wszystkie widzieli. Wiem, że marnuję punkty magii, ale naprawdę chcę zobaczyć, jakie są. Prawie, prawie. ここまでやられたのは何十年ぶりかの。このまま片付けてやるのはたやすいことだが。楽しませてもらった礼をせねばな。 Sprawdzam ten autoplay, ale on jakiś taki... Już działa. Okma no me. Kaigan. には特別に見せて神髄。魔導の深淵。ここからはウヌラの想像をはるかに超える領域。終わりだ、フェアリーテイル。魔導の深淵。なんという魔力だ。魔の道を進むと深き闇の底へと沈む。 その先に見つけたるや深淵に輝く未知なる魔法。あと少し、あと少しで未知なる魔法にたどり着く。だが、そのあと少しが深い。その深さを埋めるものこそ大魔法世界、ゼレフのいる世界。今宵、ゼレフの覚醒とともに 世界は変わる。そして私はいよいよ手に入れるのだ。未知なる魔法を。未知なる魔法。ウヌラは行けぬ。大魔法世界にはウヌラは足りぬ。深淵へと進む覚悟が。怖い。
くて、もうダメ。なんだ、こんな近くに仲間がいるじゃねえか。俺たちは自分の弱さを知ったんだ。だったら次はどうする？強くなれ。立ち向かうんだ。一人じゃ怖くてどうしようもないかもしれねえけど、俺たちはこんなに近くにいる。今は恐れることはねえ。俺たちは一人じゃねえんだ。夏、おう、仲間がいれば恐怖はない。私たちは最後まで諦めんぞ。それがフェアリーテイル。行くぞ。Zdaję sobie sprawę, że teraz dużo osób powie, że o, siła przyjaźni, jaka głupota. Nie obchodzi mnie to. To jest anime, to jest manga, oni tym żyją, ja tym żyję, ja jestem za. A by the way, właśnie, są wrogowie, ale nie o to mi chodziło. Ten z tym Amaterasu znowu. O, się nam dostanie nieźle. Wow, ale nam zabrał HP! Ale co chciałam powiedzieć? Stroje, nasze stroje są z o wiele dalszych momentów w mandze niż tutaj, na wyspie. Ale przyjmę to. Niech będzie. Weak. Właśnie przydałby się, kurczę... Ale to... wiesz co... No dobra. Skoro zaznaczyli. Ale to trafimy tylko dwóch. Co oznaczają kolory? Że najsilniejszy atak będzie na początku, a najsłabszy na końcu? Bo jeżeli na przykład to nie miałoby znaczenia i mogłabym zacząć tak, to wtedy przypuszczam, że można by ich było trafić włącznie z tym pierwszym atakiem. Jeżeli nie, a jeżeli najsilniejszy jest ten pierwszy, to może trzeba jednak... No dobra. Jeszcze ładuje nam się w prawym dolnym rogu jakiś znacznik Fairy Tail. Dobra, Wendy, fajnie. O, jaka ładna. Pojedynczy atak. A co z pozostałymi wrogami? W sumie. Tak, możemy spróbować w ten sposób. Haha. Czekaj, bo ten zrobi jeden. Ten by miał fajny. Właśnie. Koko karada! Haha! Oj, smyk! Podłoga, Hamma. To rozumiem, że on nie jest aż taki silny. Chociaż nie, one wszystkie mają siłę pokazaną tutaj. Te są mniej więcej te same. Dobra, niech będzie jeszcze raz. Ale to... a nie ma Lokiego? Lucy Kick! Ojej, chciałabym to zobaczyć! Wiecie co? O! Ale ja wiem, że te są silniejsze, ale ja chcę zobaczyć ten kick. Muszę zobaczyć kick. Lucy Kick! Bypa. A nie ma na przykład jednego super silnego ataku? Pytanie, ile razy dostaję w takiej chwili? O! O! Załadowany mamy. Okej, quick time eventy. Słabo. Za późno załapałam, że są quick time eventy. Nie spodziewałam się po prostu, a teraz będę wiedzieć. Watashi ga kono watashi ga Makarov ni makeru to iu no ka. Katsu no wa
俺たちだ。いいな。窓を進む者の頂にたどり着く島では悪魔は眠らない。行け、ベアリー・テイラー。滅妖儀カイ、ジュレン・バクライジン。これが俺たちのギルドだ。終わったな。ああ、私たち勝ったんですね。みんなよくやってくれた。じいちゃん、それにみんな。なぜ闇に落ちた。言ったはずだ、魔法とは本来闇。闇の中で生まれた奇跡を魔法と呼ぶようになった。ギルドを引退した私は魔の道を深く探ることでこの世界の断りを見つけたかった。あと少し、あと少しだった。一なる魔法にたどり着くまで。そんなものを見つけても何も変わらんよ。魔法が本来闇だというならそれでよい。光というならそれもよし。魔法は生きておる。それは時代とともに役割を変え、わしらとともに成長する。フェアリーテイルは自由とともに生きていく。全部あなたから学んだことじゃ。Ach, zaczyna się moment, w którym nie będą nic mówić. Tak, jest. Nie będą nic mówić. Będą tylko mruczać. Chyba, że filmiki. Okay. Dzieciak! Okej. No dobra. Jeżeli mają zrobić tylko mo, a, sora, yokata, to chyba jednak... Yosh? Yosh? I wracamy, dokładnie. Powoli się zaczyna. Tu są... Tu jest sterowanie. I okej, menu z pomocą pewnie się przyda. Tenro Island, wyspa Tenro, oczywiście. Czy mogę podejść? Oczywiście, że mogę. Story, zaczyna się. Dobra, jak nam pójdzie w historii, możemy sprawdzić tutaj, jak będzie szła dalej, na następnej stronie. I misje, oczywiście. To jest RPG. Będziemy wykonywać misje i zdobywać za to nagrody. I tak się będziemy rozwijać. Z tym, że oczywiście to jest taki bardziej... Nie tak jak ostatnie, które graliśmy, nie jest to versus, tak jak w przypadku Boku no Hero, że walczymy między sobą i tam gdzieś jest historia. Nie jest to bieganina, tak jak w przypadku One Piece'a, którą osobiście najbardziej lubię. Najbardziej podoba mi się wersja One Piece'owa zrobiona, jeżeli chodzi o gry. Tryb walki, tak jak tu w Fairy Tail, nie należy do moich super ulubionych. Ale to też nie jest coś, czego na przykład jakoś specjalnie nie lubię. Lubię, tylko dawno nie grałam. No właśnie, możemy z ludźmi rozmawiać. Możemy porozmawiać z Gajilem. Gajil, możemy? Haha, no tak, bo teoretycznie jesteśmy po głównej walce. No.
Czyli nie udało się egzaminu na maga klasy S. Oczywiście o greju. Dobra, słuchajcie. To jeszcze zapytamy Makarowa, co ma, i to będzie tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek. I znowu odcinki, tak samo jak w finalu, będą tutaj krótkie, żebym mogła je tłumaczyć, bo teraz mamy dwie serie do tłumaczenia. Idź! Tylko tu będzie pewnie mniej. Mira, Jane. O, Gildert. Levi, Juvia, Lisana, Elfman. Gdzie masz nos? Gadżil! No. Lili! Kurczę, ale jest. Każdy ma coś do powiedzenia i każdy coś mruczy. Aż mi dziwnie tak nic nie mówić w trakcie, jak oni tutaj sobie mują. O, Kana. Od kiedy Kana się pisze przez K? No tak, ona ma światło wróżki. Chyba sobie też pohmuję razem z nimi. Co, obudziłeś się? Kimi tachi no youna sonzai ga boku o tsukuri dashita. Kimi tachi no youna janen ga aknologia o yonda. Tsumari, kono jidai wa owari o tsugeru. Mou dare ni mo tomerare nai. Sekai wa koko ni kanketsu suru. ゼレフ。あの、ゼレフが私の目の前にこれは夢か。現実か。アクノロギアは時代の終わりを告げる。君たちの邪念がそれを呼んでしまった。アクノロギア。一体何の話だ。君たちには罰を受けてもらうよ。待て。 うぬにはまだ聞きたいことが。一つはアクノロギアを呼んだ罪。もう一つは僕に命の重さを忘れさせた罪だ。悔い改めよ。 Ucieczka nie ma sensu. Mino hodo shiranu kuzumi. Meikai e ochiru ga yo. Kitaka, Aknologia. Kono kanji. この声。ドラゴン。また来るぞ。 世界には絶対的に抗えないものがある。
この時代は終わる。さよなら、夏。ブレスだ。まさか島ごと消す気じゃ。防御魔法を使える者は全力展開。俺たちはこんなところで終わらねえ。絶対諦めない。みんなの力を一つにするんだ。ギルドの絆を見せてやろうじゃねえか。そうじゃ、みんなで帰ろう。